Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Giżyjewski, jestem geologiem. Pracuję w Instytucie Geofizyki już szereg lat w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich. Dzisiaj chciałem się z Państwem podzielić uwagami na temat tego, co czeka Arktykę. Jak będzie wyglądał wynik starcia tych dwóch widocznych na ekranie symboli starej Arktyki, Arktyki dzikiej przyrody i Arktyki zdominowanej przez technikę. Arktyka jest definiowana, jako obszar jest definiowana na różne sposoby. Najprostszym to jest to definicja, że jest to ta część globu, która znajduje się na północ od koła podbiegunowego. W wielu obliczeniach statystycznych, zwłaszcza przyjmuje się, że jest to obszar leżący od 60 stopnia szerokości geograficznej na północ. Natomiast w praktyce najczęściej jednak stosowanym jest podział klimatyczny, gdzie granica Arktyki wyznacza przebieg izotermy najcieplejszego miesiąca, czyli lipca, o wartości 10 stopni. No, w tym wypadku różnie wygląda ten przebieg tej granicy. Na przykład prawie na całym kontynencie euroazjatyckim granica klimatyczna biegnie na północ od koła polarnego, na południe wychodzi na Morzu Beringa, potem na obszarze Kanady, Grenlandii, części północnego Atlantyku. Oprócz podziału klimatycznego, bardzo ważnym elementem, zwłaszcza współczesnych losów Arktyki, jest podział polityczny. Lewa mapa pokazuje granice państw nadbrzeżnych. Niebieskie linie wskazują granice pomiędzy terytoriami należącymi do państw obszarami morskimi, natomiast na północy jest to granica 200-milowej strefy wolnej strefy ekonomicznej. Pokazuje to ta czerwona przerywana linia, wewnątrz której mamy plamy znaczące roszczenia terytorialne poszczególnych państw. Jeśli by te roszczenia zostały zrealizowane, to wód międzynarodowych na Oceanie Arktycznym zostanie nam bardzo niewiele. Taki podział, podobny jak proponowany kiedyś podział Antarktyki jeszcze przed podpisaniem traktatu antarktycznego w postaci wycinków koła, którego środek leży na biegunie, no, nie znalazł w Europie specjalnego uznania, chociaż roszczenia terytorialne Federacji Rosyjskiej prawie dokładnie się z tym pokrywają. Z punktu widzenia gospodarczego jednym z istotnych elementów wykorzystania Oceanu Arktycznego jest wykorzystanie w postaci dróg, szlaków żeglugowych. W tej chwili przyjmuje się trzy wersje tych szlaków. Najprostsza, droga transpolarna, biegnąca prosto z cieśniny Beringa do cieśniny Frama przez biegun. Jest to droga na razie raczej teoretyczna. Została pokonana przez wielki lodołamacz i był to raczej rejs propagandowy niż mający jakiekolwiek inne znaczenie. Natomiast są dwie drogi oznaczone jako przejście północno-zachodnie i przejście północno-wschodnie, którego główna część nazywa się obecnie Północna Droga Morska wzdłuż wybrzeży euroazjatyckich. Przejście północno-zachodnie było próby eksploracji przejścia północno-zachodniego były podejmowane natychmiast po powtórnym odkryciu Ameryki przez Kolumba. Nie powtórnym, bo do Zatoki Baffina
docierali już w X wieku Wikingowie, ale potem sprawa poszła całkowicie w niepamięć. Więc od XVI wieku były głównie przez państwa północne, to znaczy głównie przez Brytanię, potem Holandię, również Francję, organizowane wyprawy, które miały znaleźć krótszą północną drogę do Chin. Takim podsumowaniem wielu wypraw w poczuciu brytyjskiej admiralicji miała być wyprawa Franklina, przygotowana w latach 40. XIX wieku. Dokładnie Franklin wypłynął, dowodząc dwoma statkami, Erebus i Terror, w 1845 roku z Anglii. Dopłynął do cieśniny, do Zatoki Baffina i wpłynął w cieśniny między wyspami archipelagu kanadyjskiego. Ale został dosyć szybko zatrzymany przez lody. Przeżył bez kłopotów pierwsze zimowanie. No, zmarło trzech załogantów, ale była to przede wszystkim gruźlica była przyczyną ich śmierci. W następnym sezonie udało mu się popłynąć bardzo niewiele i to w kierunku południowym, chociaż jest to dobry kierunek generalnie. Potem statki zostały uwięzione w lodzie i już tak pozostały na bardzo długo. W 847 roku załoga opuściła statki, udała się próbując ratować się udaniem na południe, na kontynent do Kanady. Niestety wszyscy zginęli z głodu i wycieńczenia. Ślady tej wyprawy znaleziono dopiero dużo później. Kiedy po trzech latach nie było żadnych znaków życia wyprawy Franklina, zaczęła się akcja organizowania wypraw ratunkowych. Najpierw była to próba znalezienia uczestników wyprawy i udzielenia im pomocy, potem odnalezienia śladów, w końcu wykrycia, co się naprawdę stało. W ciągu następnych 50 lat zostało zorganizowanych prawie 40 wypraw, które nosiły przydomek franklinowskich. W trakcie tych wypraw zginęło więcej ludzi niż w samej wyprawie Franklina. Przyniosło to dosyć szybko efekt, znaczy w 1850 roku wyprawa statek dowodzony przez McClara, który popłynął szukać Franklina, ale przez cieśninę Beringa dopłynął do zachodnich wybrzeży wyspy Banksa, ale tam został zgnieciony przez lód i załoga po zimowaniu ruszyła piechotą po lodzie cieśniny oddzielającej kolejne wyspy. Po przejściu 100-kilkudziesięciu kilometrów zostali odnalezieni przez załogę statku, która przypłynęła od strony Zatoki Baffina i w ten sposób wiedziano już, że istnieją cieśniny przechodzące, pozwalające na przepłynięcie przez archipelag kanadyjski pod warunkiem, że będą takie sprzyjające warunki lodowe. Udało się to dopiero w latach 1903-1906 Amundsenowi. Amundsen w przeciwieństwie do wszystkich poprzedników popłynął na maleńkim stateczku Gioa z sześcioosobową załogą, z niewielkim zapasem żywności, zakładając, że będzie polował i w ten sposób się utrzyma, jeśli by nie udało mu się przepłynąć w ciągu jednego sezonu. Było tak rzeczywiście, popłynął śladami wyprawy Franklina, dotarł do wyspy Króla Williama, przy której zostały dużo, dużo później odnalezione wraki wyprawy Franklina. Tam przez dwa sezony zimował w zatoce na południowym wschodnim krańcu wyspy. Obok statku
zbudowała swoje osiedle grupa Inuitów, z którymi Amundsen bardzo blisko współpracował. Prowadził dalekie wyprawy przy pomocy psich zaprzęgów, uczył się budować iglo, uczył się obchodzić z futrzaną odzieżą stosowaną przez Inuitów, no i uczył się diety. Bardzo mu się to później przydało. Po dwóch sezonach warunki lodowe się na tyle poprawiły, że Gia wypłynęła na Morze Beauforta. Tam jeszcze raz musiał zimować, ale w następnym roku dotarł do San Francisco. Przejście północno-zachodnie zostało już przepłynięte jednym statkiem. Na powtórzenie tego wyniku trzeba było jednak czekać długo. Dopiero w latach 40-42 kapitan Larsen przepłynął po raz pierwszy od strony Morza Beauforta do Zatoki Baffina parowym stateczkiem Saint Roch. Zajęło mu to dwa sezony, czyli przynajmniej jedno zimowanie, ale po rocznej przerwie tym samym statkiem już przepłynął na zachód w ciągu jednego sezonu. Przejście północno-zachodnie zostało w ten sposób opanowane, ale z jego wykorzystaniem nikt się specjalnie nie spieszył. Archipelag kanadyjski był bardzo słabo zagospodarowany, właściwie nie bardzo było po co tam pływać. Jak pokazuje tabela, ilość statków przepływających w ciągu kolejnych dziesięcioleci pomału rosła. Natomiast interesujące nas z punktu widzenia gospodarczego statki handlowe i inne, czyli turystyczne, przybywało ich niewiele i organizujące te rejsy firmy za każdym razem raczej ogłaszały to, że jest to rejs próbny lub reklamowy, ale jeszcze nie ekonomiczny. Natomiast przejście północno-zachodnie upodobali sobie ekstremalni żeglarze jachtowi i prawie 2/3 statków, które przepłynęły przejście, to były jachty. Przez przejście jest cały szereg wariantów dróg, które zależą od tego, jaki jest stan lodów. A tu przykład rejsu polskiego jachtu Lady Dana, który w 2014 roku pokonał przejście północno-zachodnie. Do tej chwili przepłynęły tamtędy w jedną lub w drugą stronę 18 polskich jachtów. Zagospodarowanie północnej części przejścia północno-zachodniego jest słabe. Mimo poszukiwań złóż ropy, gazu oraz metali ciężkich, w tej chwili duże pola naftowe eksploatują Amerykanie na północnym wybrzeżu Alaski, ale zamiast próbować walczyć z lodem i rozwijać żeglugę wokół Alaski, zbudowali rurociąg transalaskański, który doprowadza wszystko to, co się wydobywa na północy, do portów praktycznie niezamarzających. W obecnej chwili rurociąg alaskański pracuje z obciążeniem około 65%, także nawet gdyby wydobycie na północy wzrosło wyraźnie, to i tak nie będzie jeszcze potrzeby uruchamiania żeglugi. Trochę inaczej wyglądała sprawa z przejściem północno-wschodnim. Prawdopodobnie znowu Wikingowie dotarli w XI wieku do Spitsbergenu, ale sprawa jest dyskusyjna. Naprawdę poszukiwanie drogi, najkrótszej drogi do Chin wzdłuż wybrzeży azjatyckich zaczęło się w XVI wieku.
wyobrażenia o tym, jak wygląda Azja, były takie, że jest ona dużo mniejsza niż by można, niż w tej chwili rzeczywiście wiemy. W związku z czym te poszukiwania no, nie sięgały zbyt daleko. Pierwszy liczące się wyprawy odkrywcze prowadził Barents, Holender w służbie miast handlowych. W pierwszej podróży odkrył Morze Barentsa, dopłynął do Karskich Wrót. Za nimi zobaczył otwarte morze i ucieszył się, że odkrył przejście do Chin. Obszar południowej części Morza Barentsa był znany pomorcom, ludom myśliwsko-rybackim mieszkającym w rejonie Morza Białego, którzy już od XIII wieku do Nowej Ziemi docierali. Barents zorganizował, dowodził kolejną wyprawą, która tym razem nie dotarła nawet do Karskich Wrót, ponieważ były bardzo złe warunki lodowe. Poszukiwanie czy optymizm, że mamy znane przejście na wschód, no, trochę się zakończył. W trzeciej wyprawie Barents popłynął dalej na północny wschód. Niejako przy okazji odkrył wyspę Niedźwiedzią i następnie w 1695 roku Spitsbergen. Dopłynął do Nowej Ziemi, ale tam statek został najpierw unieruchomiony w lodzie, a potem zgnieciony. Barents umarł, natomiast części załogi udało się szalupami dopłynąć do Półwyspu Skandynawskiego i tam zostali uratowani. Natomiast cały odcinek wzdłuż wybrzeża euroazjatyckiego od czasu, kiedy Syberia zaczęła być eksplorowana w imieniu wielkich możnowładców rosyjskich, powiedzmy głównie przez Kozaków, powstawały kolejne faktorie czy osady handlowe przy ujściu wielkich rzek syberyjskich, bo one były podstawowymi drogami komunikacyjnymi, co zresztą trwa do dzisiaj. W związku z tym między kolejnymi ujściami była utrzymywana taka kabotażowa żegluga handlowa małymi stateczkami, na tyle małymi, że w razie utknięcia w lodach mogły być po lodzie przeciągane przy pomocy kabestanu. W ten sposób kozacy Deżniewa opłynęli przylądek Deżniewa obecnie, czyli nadaje na wschód wysunięty cypel Azji i odkryli cieśninę Beringa. Dopłynęli do Agadyru, znowu zostało to trochę zapomniane. I naprawdę cieśninę Beringa dla Europy Zachodniej odkrył James Cook. On to też nazwał cieśniną Beringa. Znaczy, kolejne wyprawy Beringa stwierdziły o możliwość najpierw przepłynięcia na wzdłuż Azji, czyli odkrycie cieśniny, potem dotarcie do wybrzeży amerykańskich, a następny Cook nazwał ten rejon cieśniną Beringa. Przejście północno-wschodnie znowu w całości jednym statkiem udało się pokonać w szwedzkiej wyprawie Nordenskjölda, który w ciągu dwóch sezonów dopłynął ze Skandynawii do Yokohamy. Wyprawa Nordenskjölda minęła się w cieśninie Beringa, można powiedzieć, z amerykańską wyprawą dowodzoną przez DeLonga. Wyprawa to była jedna z pierwszych wypraw, która stawiała sobie za cel zdobycie bieguna północnego i przede wszystkim udowodnienie, jak wygląda naprawdę wnętrze
Oceanu Arktycznego. Bo do połowy XIX wieku nie było pewne, jak tam jest naprawdę. Panowały jeszcze stare teorie, że rejon bieguna jest wolny od lodu, jest tam ciepłe morze. Inna koncepcja wskazywała, że między ziemią Wrangla a Grenlandią rozciąga się ląd. Wyprawa DeLonga nie zrealizowała swojego zasadniczego planu. Zanim zdołali dopłynąć do wyspy Wrangla, statek został unieruchomiony przez lody i z tymi lodami wędrował powoli na lekko ku północy, ale generalnie na zachód. Na wysokości Wysp Nowosybiryjskich został zgnieciony przez lody. Załoga ratowała się, wędrując najpierw po lodzie i ciągnąc szalupy, potem próbując dopłynąć do delty Leny. Części załogi udało się uratować. Natomiast zupełnie nieprzewidzianym efektem tej wyprawy było to, że szczątki statku wyprawy DeLonga zostały znalezione po 3 latach na południowo-zachodnim wybrzeżu Grenlandii. To był dowód, że pokrywa lodowa nie topnieje, nie ma tam ciepłego morza, a poza tym nie ma prawdopodobnie kontynentu. Na tej podstawie, opierając się na tym, zaplanował swoją wyprawę Nansen. Nansen wpadł na pomysł, że zamiast walczyć z możliwością zgniecenia statku przez lód, należy to wykorzystać. Z jego pomysłu Archer skonstruował statek, nazwany później Fram, który charakteryzował się mocno zaokrąglonym profilem dna. Założenie było takie, że zaciskające się pola lodowe, zamiast zgniatać statek, po prostu wypchną go na powierzchnię. I rzeczywiście, korzystając z już tego statku, Nansen zorganizował wyprawę. Wypłynął z Wardo, w ciągu jednego sezonu dopłynął do Wysp Nowosybiryjskich i tutaj w marcu. Było to dużo za wcześnie w porównaniu z tym, co planował, bo myślał, że dopłynie przynajmniej do ziemi Wrangla. No ale lód był bezwzględny i trzeba było się pogodzić. Fram zaczął z lodem bardzo powoli, w dosyć skomplikowany sposób dryfować w kierunku bieguna północnego, ale z wyliczeń Nansena wynikło, że do bieguna na pewno nie dopłynie. Wobec tego w kolejnym sezonie wiosną Nansen zdecydował się piechotą dojść do bieguna. Z jednym towarzyszem i 3 psimi zaprzęgami wyruszył, pozostawiając Frama dalej tkwiącego na polu lodowym, wyruszył w kierunku bieguna. Jednak po miesiącu okazało się, że tempo poruszania się ich przy niesprzyjającym ruchu lodów jest takie, że nie zdążą dojść do bieguna i wrócić na ziemię Franciszka Józefa lub Spitsbergen, bo to były najbliższe obszary lądowe, na których mogli się ratować. Oczywiście poszukiwania na Morzu Arktycznym Frama było wyszukaniem igły w stogu siana, więc nie było to w ogóle przewidziane. Nansenowi i Johansenowi udało się dotrzeć do ziemi Franciszka Józefa po jednym już nieprzewidzianym zimowaniu. Wiosną szczęśliwie spotkali wyprawę, brytyjską wyprawę poszukującą, przygotowującą się do ataku na biegun północny. Statek wyprawy odwiózł ich do Norwegii, gdzie po mniej więcej 2 tygodniach dopłynął również Fram, który dopłynął do lody, doniosły go do cieśniny między Grenlandią a Spitsbergenem, czyli cieśniny noszącej dziś imię Frama, i tam został uwolniony z lodów i cały dopłynął do Tromsø.
Fram przez cały, załoga Frama przez cały czas tej wędrówki prowadziła nieprzerwanie obserwacje zarówno meteorologiczne, jak i magnetyczne oraz pomiary głębokości. Także byli przekonani dogłębnie, że w centralnej części Morza Arktycznego na pewno nie ma żadnego lądu. No, biegun nie został zdobyty. Jego zdobycie stało się celem następnych wypraw. Na początku w 1908-1909 dwóch amerykańskich badaczy, Cook i Peary, zgłosili czy ogłosili, że dotarli do bieguna. Potem analiza ich notatek i pomiarów wykazała, że Peary był blisko, na tyle blisko bieguna, że można to było uznać za błąd nawigacyjny. Natomiast Cook po prostu sfałszował tą swoją wiadomość. Naprawdę po lodzie do bieguna północnego dotarła dopiero w roku 1968 amerykańska wyprawa Plaisteda przy pomocy skuterów śnieżnych. Przedtem były próby zdobycia, udane zdobycia przez maszyny latające, zarówno balon, sterowiec, jak i samoloty. To zresztą dla zagospodarowania tego obszaru nie miało znaczenia, a raczej miało znaczenie ambicjonalne. Obecnie działalność gospodarcza na obszarze Oceanu Arktycznego skupia się w rejonie przejścia północno-wschodniego, czyli zwanego Północną Drogą Morską. To jest oficjalną drogą żeglugową administrowaną przez Federację Rosyjską. Badania w sezonach letnich wykazują, że na tym obszarze pozostają w mniej więcej stałych pozycjach pola grubych spiętrzeń lodu morskiego, ale między nimi mogą wędrować, pływać statki w dużej mierze nawet bez wzmocnień lodowych. Chociaż nad całym tym obszarem pilną straż trzymają lodołamacze, które mogą statkom pomóc lub wręcz je prawie że holować, a nawet fizycznie holować. Zimą te obszary staje się praktycznie nie nadającym się do żeglugi, mimo że wzdłuż lodu zimowego lodu morskiego na stałe związanego z kontynentem istnieją tak zwane połynie, czyli przetainy w lodzie, pola otwartej wody, ale w wyjątkowych wypadkach udaje się tamtędy przebić dużym lodołamaczom, natomiast dla żeglugi ekonomicznej to znaczenia nie ma. Niemniej cały obszar północnej Azji, czy wybrzeży północnej Azji rozwija się gospodarczo. Stare faktorie leżące u ujścia wielkich rzek rozwijają się w ośrodki handlowe. I drogi wodne, przynajmniej w tym czasie, kiedy sytuacja lodowa się poprawia, są praktycznie ekonomicznie użytkowane. Głównie są te ośrodki gospodarcze na Syberii, na wybrzeżach Syberii, są ośrodkami już z dużą tradycją, ale są również ośrodki świeże, zupełnie nowe. Na przykład u nasady Półwyspu Jamał powstało w tej chwili nowe miasto Sabetta, z racji odkrycia tam ogromnych złóż gazu. Sabetta zaczęła się budować w roku 2014, a w tej chwili liczy już około 70 tysięcy mieszkańców. Jest ogromnym ośrodkiem wydobycia i eksportu gazu.
przy czym gaz wydobywany na Jamale jest eksportowany głównie na wschód, ponieważ głównymi odbiorcami tego gazu są Chiny i Japonia. Z tego względu dalej północna droga morska jest gospodarczym oczkiem w głowie Federacji Rosyjskiej. Stąd też są tutaj wyraźne próby przewidywania, jak to będzie w następnych latach, przy założeniu oczywiście, że ocieplenie klimatyczne będzie postępować. To jest dla roku 2024, czyli prawie dla sytuacji bieżącej, wielkość transportu powinna wynieść około 90 milionów ton w ciągu roku. Statki w zachodniej części, czyli obejmującej Morze Barentsa i część Morza Karskiego, mogą bez ograniczeń statki otwartej wody, czyli statki bez wzmocnień lodowych, pływać w lecie i w jesieni oraz zimą i wiosną, ale ani latem, ani zimą nie mogą to być rejsy rozkładowe. Znaczy rozkład rejsu musi być dostosowany do warunków lodowych, może być krótszy, może być dłuższy, nie można z tego powodu mieć żadnych praw do na przykład odszkodowania. Natomiast na wschodnim odcinku żegluga otwartej wody jest możliwa w lecie. Zgodna z rozkładem to już w lecie też nie, a zimą w ogóle. Dla roku 2030 przewidywany jest ogromny wzrost, prawie o 50%, wzrost wielkości przewozów do prawie 135 milionów ton. Dla zachodniej części przewiduje się, że latem statki mogą już pływać zgodnie z rozkładem rejsów, zimą jeszcze nie, ale mogą pływać bez problemu. Natomiast na wschodzie latem i jesienią mogą pływać również zgodnie z rozkładem, ale zimą komunikacja jeszcze jest niemożliwa, chociaż cały czas nad tym czuwa flota wielkich lodołamaczy atomowych zaznaczonych na tych rysunkach na czerwono i lodołamaczy klasycznych. Dla roku 2035 twórcy modeli są z punktu widzenia gospodarczego bardzo optymistyczni, bo uważają, że cała północna droga morska będzie otwarta dla statków bez wzmocnień lodowych. No, jak to będzie, to trudno przewidzieć. Rozbudowa struktury gospodarczej przez Federację Rosyjską pociąga za sobą bardzo istotny rozwój infrastruktury wojskowej i tutaj głównie rozbudowywane są bazy lotnictwa i marynarki w rejonie wyspy Wrangla. Wynika to oczywiście z tego, że cała Syberia jest obszarem niezwykle ważnym gospodarczo, a ciągle jeszcze drogami komunikacyjnymi, które tam działają, są wielkie rzeki, wobec czego żegluga wzdłuż brzegów jest elementem bardzo istotnym. No, poza tym na wodach przybrzeżnych przewidywane jest obecność dosyć dużych złóż, głównie węglowodorów. Z punktu widzenia tylko transportu, tylko żeglugi, przejścia północne są wyjątkowo atrakcyjne, ponieważ są znacznie krótsze od przejść, które obecnie są eksploatowane. Przejście północno-wschodnie ma około 7 tysięcy mil morskich z Europy do Japonii, czyli powiedzmy z Rotterdamu do Yokohamy. Natomiast już najczęściej podstawowa droga żeglugowa przez kanał Suezki ma już ponad 11 tysięcy mil.
Na zachód jest jeszcze lepiej, przejście północno-zachodnie na 6700 mil, a najkrótsza droga przez Kanał Panamski też 11 tysięcy. No nie mówiąc już o tych drogach, które obchodzą południowe przylądki, zarówno przylądek Horn, jak i przylądek Dobrej Nadziei. Przejścia północno-wschodnie mają jeszcze ten walor, że mogą nimi, przynajmniej w momencie, kiedy sytuacja lodowa pozwoli pływać na przykład w przejściu północno-wschodnim dalej od brzegów kontynentu, że będą mogły tam pływać wielkie statki, które w tej chwili nie mieszczą się w kanałach panamskim i sueskim. No to jest zestawienie, które pokazuje właśnie te zyski. Przejście z Rotterdamu do Yokohamy przez kanał Suezki jest dłuższe o 37% od przejścia północno-wschodniego. Efekty tego oczywiście są w kosztach. Koszty tego samego rejsu, takiego samego rejsu, koszty paliwa dla przejścia przez kanał Suezki i przejście północno-wschodnie to jest prawie 50%. Oprócz eksploatacji drogi północnej drogi morskiej, Ocean Arktyczny jest obiektem ciągłych badań i to dosyć intensywnych. Te fioletowe pola to są obszary badań głównie geofizycznych dotyczących struktury dna oceanicznego, bo celem tych badań jest nie tyle szukanie złóż, ile wyznaczenie granic kontynentów, co może wpłynąć na zrealizowanie roszczeń terytorialnych. Natomiast gospodarczo oczywiście trwają poszukiwania złóż ropy i gazu w północnych wybrzeżach Alaski i na wybrzeżach Morza Beauforta w Kanadzie, na Morzu Barentsa, i również jego południowej części u nasady Nowej Ziemi. Oprócz tego trwają poszukiwania rud metali ciężkich na obszarze archipelagu kanadyjskiego i znowu na południu Morza Barentsa i południowej części Morza Karskiego. Ten rozwój, czy znalezienie nowych złóż na obszarze archipelagu kanadyjskiego oczywiście przyczyni się prawdopodobnie do większego rozwoju gospodarczego tego terenu, ale nie znaczy to wcale, że wpłynie na rozwój żeglugi na przejściu północno-wschodnim, bo te złoża znajdują się wystarczająco blisko Zatoki Baffina. Innym elementem wpływającym z punktu widzenia zachowania środowiska negatywnie na Ocean Arktyczny jest rozwój turystyki biegunowej. Do rejonu bieguna w tej chwili docierają regularnie rejsy wielkich lodołamaczy, dowożące tam turystów w gruncie rzeczy po to, żeby mogli sobie tam zrobić zdjęcie i wrócić. Oprócz tego w sąsiedztwie bieguna od 2002 roku jest na każdej wiosny uruchamiany obóz zwany Barneo, który ma łączność lotniczą ze Spitsbergenem i Rosją, gdzie mogą znowu turyści przylatują, stamtąd mogą helikopterami być dowiezieni na biegun w celach jak wyżej. Tutaj groźniejsze chyba niż loty samolotów, bo te mają bardzo duży ślad węglowy. Większe szkody mogą robić wielkie lodołamacze, bo oprócz tego, że zwiększają ilość zanieczyszczeń, to jeszcze łamią pokrywę lodową, przyspieszając jej topnienie. Ośrodkami tej turystyki polarnej jest w tej chwili Spitsbergen. Norwegowie mają bardzo rygorystyczne przepisy, wprowadzają liczne ograniczenia. Myślę, że i
generalnie ten obszar jest eksploatowany już poza obszarem poza granicą pokrywy lodowej latem. To dotyczy również obszaru Islandii. Tutaj w ogóle jest to poza obszarem stałej pokrywy lodowej. Natomiast Islandczycy są niezwykle rygorystyczni. Mimo że turystyka jest w tej chwili stanowi 1/3 dochodu narodowego wyspy, zastanawiają się nad ograniczeniem ilości turystów do połowy i do zwiększenia dwukrotnie obszarów ściśle chronionych na terenie wyspy. Sytuacja w Arktyce jest w pewnym sensie pochodną sytuacji dla całego globu. Obserwacje wieloletnie już, liczące ponad 100 lat, wzrostu zmian średniej temperatury globu wskazują na systematyczny, może z cyklicznymi zmianami, ale systematyczny wzrost tej temperatury. Natomiast ilość energii dostarczana przez Słońce do Ziemi wzrastała mniej więcej do lat 60. i od tego czasu maleje. Gdyby nie ingerencja cywilizacji, to zdążalibyśmy w tej chwili powoli ku, powiedzmy, kolejnej małej epoce lodowej, a w wymiarze czasu geologicznego do jakiegoś odległego glacjału. No natomiast skutki, efekty działania cywilizacji widać na tym wykresie. Czerwona linia to wykres koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, a niebieska to jest obszar zmiany powierzchni zlodzenia Oceanu Arktycznego. No może rysownik dobrał odpowiednio skalę, ale widać bardzo wyraźną zgodność tych dwóch procesów. Tu bardziej szczegółowy wykres zmian temperatury. Jak z tego wynika, mniej więcej do 2000 roku zmiany były poniżej ujemne, ale od 1920 do 1955 mniej więcej był już okres tak zwanej ciepłej Arktyki, ale potem nastąpiło kolejne ochłodzenie i dopiero od lat 1980 widać wyraźnie ten gwałtowny wzrost temperatury. Wzrost temperatury powoduje oczywiście zmniejszanie pokrywy lodowej. Te wykresy pokazują zasięg w milionach kilometrów kwadratowych. Górny wykres to jest powierzchnia pokrywy lodowej, przy czym pokrywę lodową rozumie się wodę pokrytą lodem więcej niż w 15%. Natomiast dolny wykres to jest ta pokrywa lodowa skumulowana do pełnego pokrycia. Generalnie wykresy są mniej więcej współkształtne, bardzo wyraźnie to widać od początku XXI wieku. Ponieważ w tej chwili istnieje osobny system satelitów kontrolujących stan między innymi powłoki lodowej, w ogóle warunków lodowych w Arktyce, to mamy tutaj przykład szczegółowych wykresów, jak wygląda to w poszczególnych miesiącach. Jak widać, najmniejszy zasięg pokrywy lodowe osiągają we wrześniu, pod koniec lata. Tak to wygląda na mapach. Od stycznia do kwietnia pokrywa lodowa jeszcze rośnie, co tutaj widać, zwłaszcza na Morzu Beringa, na Morzu Ochockim, na Morzu Barentsa i w Zatoce Baffina. Natomiast latem, od czerwca do września,
pokrywa lodowa niezwykle szybko się kurczy. Jak widać już w 2005 roku cała strefa Oceanu Arktycznego wzdłuż wybrzeży euroazjatyckich była wolna od lodu. No niestety perspektywy tutaj są dosyć kiepskie. To jest ogólnie znany przykład, model zmian temperatury, średniej temperatury globu w zależności od przyjętych modeli wzrostu temperatury. Ten najmniejszy, najbardziej optymistyczny, gdzie wzrost temperatury byłby tylko w granicach dziesiątych części stopnia, to jest wtedy, kiedy wzrost stężenia dwutlenku węgla zostanie utrzymany na obecnym poziomie. Natomiast wzrost stężenia do 3-4%, czyli ten najbardziej pesymistyczny, pokazuje, że temperatura średnia dla globu wzrośnie o ponad 3 stopnie, czy prawie 4. Natomiast te same modele dla Arktyki są jeszcze bardziej pesymistyczne. O ile dla wzrostu temperatury dla najmniej optymistycznego modelu wyniesie do końca wieku około ponad 4 stopnie, to średni roczny wzrost temperatury dla Arktyki może wynieść przy tym samym modelu prawie 10 stopni, a dla zimy arktycznej aż 14. No to oczywiście jest spowodowane sprzężeniem zwrotnym pomiędzy wielkością pokrywy lodowej a ilością ciepła. W miarę tego, jak maleje powierzchnia struktury pokrywy lodowej, zmniejsza się obszar mający zdolność odbijania promieni słonecznych, natomiast woda pochłania i ciepło i podgrzewa się, potem oddaje je przez dłuższy czas, wobec tego wpływa przez długi czas na topnienie lodu. Zmniejszenie pokrywy lodowej powoduje zmniejszenie ilości odbijanej energii, a wzrost ilości energii pochłanianej przez wodę i nakręca się spirala. Zmiany temperatury, zmiany klimatyczne w tej chwili na podstawie wieloletnich pomiarów wykazują, że na obszarze Arktyki istnieją dwa obszary, gdzie rozwijają się wyraźnie wielkie układy baryczne. Jednym jest Morze Beauforta u północnych wybrzeży Kanady, drugim jest rejon Tajmyru w północnej części, północno-zachodniej części Syberii. Jeżeli potężny wyż rozbudowuje się nad Morzem Beauforta, a niż w rejonie Tajmyru, to układ wiatrów, a tym samym ruch lodów na powierzchni oceanu jest taki, że lód jest przenoszony z wschodniej części do zachodniej. Tutaj szerokimi przejściami między Grenlandią, Spitsbergenem i Skandynawią może wypływać na obszar północnego Atlantyku, gdzie szybciej topnieje, bo ta strefa jest podgrzewana przez prąd zatokowy. Taki układ wiatrów powoduje, że zasięg pokrywy lodowej wyraźnie maleje. Jeżeli system jest odwrotny, to znaczy wyż jest rozwinięty w rejonie Tajmyru, a niż w rejonie Beauforta, Morza Beauforta, to wtedy system wiatrów, ale i system transportu powierzchniowego lodów jest odwrotny. Lód jest znoszony do wschodniej części Morza Arktycznego, ale stamtąd nie może wypływać, bo cieśnina Beringa jest za ciasna. Natomiast w rejonie północnej Kanady jest to rejon najzimniejszy i tam tworzy się stosunkowo dużo nowego lodu. W takiej sytuacji barycznej wielkość pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym wyraźnie rośnie.
Te zmiany tych układów są przyczyną tych cyklicznych zmian powtarzających się raz większej, raz mniejszej, mniejszego zasięgu pokrywy lodowej w cyklu kilkuletnim. No jeżeli układy, te wielkie układy baryczne się nie tworzą, to ruch pokrywy lodowej jest chaotyczny. No, przewidywanie, jak będzie się zmieniała pokrywa lodowa, jest podstawą do przewidywania, jak będą wyglądały szlaki żeglugowe na obszarze Oceanu Arktycznego. To są dwa przykłady, jak zwykle dla lewy, dla modelu najbardziej optymistycznego. Zakładam najbardziej optymistyczny dla zachowania środowiska. Natomiast prawy to jest dla modelu najmniej optymistycznego, czyli najbardziej, czy najbardziej pesymistycznego. To jest dla lat, te mapy pokazują przewidywaną sytuację w latach 2015-30, czyli mniej więcej w naszym terminie. Widać, że jeśli idzie o możliwości rejsów statków z najwyższym wzmocnieniem lodowym, to co pokazują te, umówmy się, czerwone linie, to nie ma tutaj wielkiej różnicy. Natomiast wyraźnie widać, że dla pesymistycznego modelu ilość rejsów i powierzchnia, na której te rejsy mogą się odbywać, dla żeglugi otwartej wody jest już wyraźnie większa. Natomiast oczywiście jeszcze ciągle nie ma różnicy w możliwości użytkowania transarktycznej drogi morskiej. Dla lat 2045-2060 jest to już, zmiany są już bardzo wyraźnie widoczne. Ta sytuacja dla optymistycznego modelu wyraźnie zmniejsza ilość rejsów statków z wzmocnieniami lodowymi na korzyść znacznie większej liczby i eksploatowanych na większym obszarze Morza Arktycznego rejsów otwartej wody. Już widać to dla tego optymistycznego modelu, ale również, a przede wszystkim dla modelu pesymistycznego, bo tutaj praktycznie rejsy statków z wzmocnieniami lodowymi są przewidywane wyłącznie na trasie transbiegunowej, chociaż i na tym obszarze już widać możliwość pływania statków bez wzmocnień lodowych, czyli żeglugi otwartej wody. Jakie będą skutki tego? No, to są wykresy pokazujące wielkość zanieczyszczenia, procentowy wzrost zanieczyszczenia węglem. Przy czym rozumiany, węgiel jest tutaj rozumiany zarówno jako osad sadzy, czyli węgla pylistego, jak i dwutlenku węgla. Lewy wykres pokazuje sytuację obecną. No tutaj to zanieczyszczenie centralnej przynajmniej części Arktyki jest jeszcze go nie ma. W każdym razie jest bardzo niewielkie. Natomiast dwa pozostałe wykresy pokazują sytuację przewidywaną na rok 2050, czyli środkowy wykres to jest wykres dla umiarkowanego rozwoju żeglugi. No, widać wyraźnie, że wzrost zanieczyszczenia w tych samych miejscach, w których był on obecnie, jest wyraźny i punktowo nawet może sięgać do 15%. Natomiast przy intensywnym rozwoju żeglugi, to pokazuje prawy wykres, no to praktycznie cały Ocean Arktyczny jest już zanieczyszczony, a zanieczyszczenia w tych miejscach newralgicznych na morzu Beringa, przy południowo-zachodnich i wschodnich wybrzeżach Grenlandii, na północy Skandynawii jest już bardzo wyraźny.
Podobną sytuację pokazuje ten wykres, to również jest prognoza. Znowu, dla Arktyki rozumianej jako obszar globu powyżej 60 stopnia szerokości geograficznej. Czarna linia jest to sytuacja obecna, natomiast czerwona jest to prognoza przy intensywnym rozwoju żeglugi dla roku 2050. No, jest to niewątpliwie obraz pesymistyczny. Jeszcze bardziej pesymistycznie przedstawia się prognoza zasięgu pokrywy lodowej. Jak widać, pod koniec tego wieku, czyli w 2100 roku, pokrywa lodowa na Oceanie Arktycznym będzie stanowiła taką maleńką wysepkę u północnych wybrzeży Grenlandii i ziemi Elsmera oraz zamarzniętej ciśniny Schmidta. Natomiast cały pozostały obszar Morza Arktycznego będzie wolny od lodu. Dla żeglugi jest to perspektywa wspaniała, dla środowiska jest to perspektywa niewątpliwie czarna. Czy ludzkość będzie potrafiła zmienić te czarne perspektywy na bardziej optymistyczne? No niestety pozostaje nam w to wierzyć i poczekać, kto może. Dziękuję bardzo.